Do żółtek dodajemy cukier puder i za pomocą miksera ubijamy na pulchną masę, tak aż cukier nam się dokładnie zmiesza z żółtkami. Do ubitych żółtek dodajemy serek mascarpone i jeszcze raz za pomocą miksera wszystko wyrabiamy na pulchną masę. W drugim naczyniu z kremówki ubijamy bitą śmietanę. Bitą śmietanę dodajemy do masy serkowej. Wymieszamy ze sobą za pomocą miksera. Na koniec dodajemy gotową masę makową lub samodzielnie przez siebie roztarty mak. I jeszcze raz wszystko mieszamy. Masę makową mamy już gotową. Teraz przygotujemy owoce. Za pomocą blendera robimy mus brzoskwiniowy. Alternatywą do brzoskwiń mogą być świeże truskawki. W takim wypadku kroimy je w cieniutkie plasterki. Kucharki napełniamy wpierw masą makową. Następnie wlewamy warstwę musu brzoskwiniowego lub przekładamy truskawkami, po czym znowu warstwa kremu makowego i tak przekładamy, aby wyszły nam po dwie warstwy owoców. Jeszcze kleksik brzoskwini na koniec. Parę kawałków truskawek i gotowe. Smacznego!